Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy na dzisiejszej anielskiej wróżbie. Niech przemówią do nas anioły i powiedzą nam, co jest ważne w tym właśnie tygodniu. Jakie wskazówki, rady, przestrogi pokażą nam nasze kochane anioły. Oczywiście zapraszam Was wszystkich, kochani, do komentowania i lajkowania z kciuczkiem w górę mojego kanału. Jeśli jesteś nowy lub nowa, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem dzisiaj, a nie pominiesz już żadnej mojej wróżby kolektywnej dla Was. Kochani, zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne. Robię wróżby z kart Tarota, Lenormanda, z kart cygańskich. Zapraszam Was serdecznie, napiszcie mi na e-mail, jaką wróżbę chcecie. Ja Wam oczywiście wyślę różne opcje moich wróżb i warunki niezbędne do takich wróżb. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, opierają się na Waszych datach urodzenia, na Waszych zdjęciach, na Waszych konkretnych, prywatnych problemach. Kochani, zobaczmy teraz naszą kartę, którą wylosowałam dla nas wszystkich. Cóż to za karta i cóż to za przesłanie? Widzimy anioła, wielki, piękny anioł, kolor fioletowy, czyli sakralność, spirytualność. Widzimy również kogoś tutaj klękającego przed tym aniołem. Anioł, jakby anioł stróż, przekazuje tutaj promyk światła tej osobie. Karta nazywa się Uzdrawianie, Uzdrowiony, Uzdrowiciel. Otacza cię uzdrawiająca energia. Kochani, uzdrowienie. Uzdrowienie duszy, emocji, negatywnych myśli. Uzdrowienie ciała. Uzdrowienie mentalne, by puścić wszelki balast, który nas obciąża, obarcza. Zobaczmy, co powiedziała sama autorka, dr Doreen Virtue, w jej książeczce Magiczne przesłanie od wróżek. Uzdrawianie, uzdrowiony i uzdrowiciel. Otacza cię uzdrawiająca energia. Sytuacja, o którą pytasz, jest uzdrawiana. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Masz uzdrowicielskie zdolności, które możesz wykorzystać na swoją korzyść, a także, by pomóc innym ludziom w uleczeniu. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje życiowe cele związane są z uzdrawianiem. Ty lub osoba, w imieniu której pytasz, doświadcza właśnie mocy uzdrawiania. Wiedz, że sytuacja, w jakiej się znajdujesz, została już duchowo uzdrowiona. Zapisz się na kurs uzdrawienia lub poczytaj o tym. Znajdź pracę w ośrodku uzdrawiania albo załóż go sam.
Kochani, zastanówcie się, jakie macie zdolności uzdrawiające. Lub jeśli prosiliście o uzdrowienie jakiejś trudnej sytuacji, problemów, to właśnie to się dzieje za pomocą aniołów, archaniołów, opatrzności Bożej lub Wszechświata. Może wasze afirmacje, medytacje zostały wysłuchane. Przyjdzie do was coś pozytywnego, ponieważ uzdrawia się w tle ta ciężka sytuacja. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie. Wyznaczaj sam swoje granice. Czyli ty sam wyznaczasz granice, co możesz, co nie możesz i co chcesz. To jeden klucz anielski do szczęścia. Rozkoszuj się życiem. Czyli ciesz się każdą chwilą, każdym dniem, każdą pozytywną energią, którą wyczuwasz. Współczuj innym. Kochani, to właśnie nasze przesłanie. Proście w ten czas, by wasze ciężkie sprawy uzdrowiły się, przeszły transformacje, by było wam lżej. I na pewno zostacie wysłuchani, ponieważ właśnie teraz działa ta siła anielska. Ta siła uzdrawiania. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.